Witam w 62. odcinku Jak wygrywać zakłady sportowe. Mój laptop, który macie okazję widzieć na pierwszym planie, służy mi do pracy. Pracuję jako analityk sportowy w zagranicznej firmie bukmacherskiej LetBrokers.com. Z firmą tą łączę się za pośrednictwem Skype'a oraz służbowego laptopa. Ten laptop został ufundowany przez firmę LetBrokers.com, także dziękuję im za profesjonalny sprzęt do pracy. Aby systematycznie zarabiać na zakładach sportowych, należy typować mecze z wysokimi kursami. To jest jedyna droga, aby zarabiać systematycznie u bukmachera. Obstawiając wysokie kursy, mamy możliwość wytypować poprawnie mecz. Kursy niskie typu 1,20, 1,30 nie wchodzą w grę, ponieważ jest dużo niespodzianek. Faworyci przegrywają bądź remisują. Najwięcej niespodzianek jest w piłce nożnej. Przykładowo, kurs na gospodarzy wynosi 1,30, remis 7,00, kurs na gości 13,00. A jak padnie remis, kuponiki idą do kosza. Przy takich niskich kursach nie radziłbym podejmować ryzyka. Warto obstawić liczbę bramek. Czy zespół, który jest 100% faworytem z kursem 1,30, 1,20, 1,40 strzeli dużo bramek? Zależy. Zależy, czy wyjdzie w podstawowym składzie. Czy trener nie wystawi rezerwówki, bo może zbliżać się mecz Ligi Mistrzów. Musimy wszystko sprawdzać na stronach internetowych, które ja Wam udostępniam pod swoimi filmami. Są to nie tylko strony z typami, ale również możecie dowiedzieć się ciekawostek na temat danej drużyny. Aby zarabiać systematycznie na zakładach sportowych, konieczne jest podjęcie stałej współpracy z moją skromną osobą. Moja strona wygranezakładysportowe.pl.pl potwierdza mój pełen profesjonalizm. Chcesz systematycznie zarabiać? Chcesz otrzymywać pewniaki, 4 single dziennie? Skontaktuj się ze mną, szanowny graczu, i będziesz zarabiał. Ja się dorobiłem przez te 15 lat ciężkiej pracy. Pozdrawiam i życzę Wam miłego czwartku. Do zobaczenia w przyszłym odcinku. Cześć!